po zagraniu naszej ostatniej lekcji, może nie ostatniej, jednej z ostatnich, mam na myśli Police, ten numer, Every Breath You Take, a wiecie, czuję tu lekki ból u nasady kciuka. Tak, takie rzeczy zdarzają się. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów, prawda, na ten temat. No, słuchajcie, więc ja nie mam jakiegoś medycznego background, prawda, żeby to było jakieś takie autorytatywne, ale chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, prawda, które zdarzają się gitarzystom. Oczywiście, tak jak zawsze, to nie będzie wyssane z palca i nie będzie tym bardziej skopiowane z jakiegoś wideo z internetu, bo ja nie widziałem, żeby ktoś mówił o tych sprawach, prawda, o takich bolączkach gitarzystów. Taki temat tabu jakby, słuchajcie, więc... Tak więc my jesteśmy ludźmi, prawda, i czujemy ból, czujemy radość, prawda. Czasami gitara również jest powodem jakichś naszych takich bolączek, prawda, na bazie z bólem. Więc słuchajcie, tak, ja czuję tutaj taki leciutki, prawie to taki, wiecie, jest na granicy, więc ja myślę, że wiecie, tam to, ten układ dłoni i tutaj ten kąt między kciukiem jest tego powodem. I teraz tak, słuchajcie, co było dla mnie największym problemem, jeśli chodzi o ból, może nie o ból, o drętwienie dłoni. Słuchajcie, proszę posłuchajcie, bo to życie płata takie figle. Więc co się zaczęło dziać jakieś... 10-12 lat temu, więc wiecie, zaczęły mi drętwić te palce, trzeci i czwarty, bardzo, bardzo agresywnie w tym, w lewym, wiecie, właśnie tu tylko zaczynasz grać i po 5-6 minutach, 10 minutach absolutnie tracisz czucie w tych palcach, wiecie. Oczywiście ja grałem, ale to wiecie, to jest takie granie, że widzisz, ale nic nie czujesz. Kompletnie nic, tylko wiecie, jak drętwieje ręka, to wiecie, jak jest wtedy to uczucie. Z tym, że te palce stawały się zimne, wiecie, i zupełnie bez żadnego czucia. Tu okej, te dwa. Przeważnie w lewej. Prawa nieco mniej, w zasadzie dużo mniej, wiecie. No i słuchajcie, czym to się skończyło? Ja byłem trochę tym zmartwiony, wiecie, bo nie mogłem grać. Ale wiecie, to był taki okres, gdy miałem takie bardzo duże biurko kornerowe, wiecie, takie wsuwane do kornera, wielkie, wielkie, 8 fit w lewą, 8 fit w prawą, więc ja siedziałem przy tym biurku zazwyczaj, komputer, prawda, w środku tam gdzieś. I to biurko było kornerowe, słuchajcie, to ważne. Kornerowe i równie kornerowe miało te krawędzie. Więc te krawędzie były niesamowicie, wiecie, to taka dzisiejsza produkcja, że to nie tak jak kiedyś człowiek tam, prawda, wyfiniszował. Te kornery były bezczelnie ostre. W tym sensie wykończone tak na ostro. I wiecie, ja zacząłem myśleć w ten sposób, no tak jak to drętwieje, to coś z krążeniem, gdzieś mi krew nie dopływa do tych palców. Okazało się, słuchajcie, wiecie, jak ja siedziałem przy tym biurku, prawda, tak, to ręce opierałem o korner tego blatu. A ten korner był, no tak ostry, nie przesadzę, jeśli to, wiecie, to jest tajcz kostki, wiecie, i on, te biurko mi cisnęło tu przez godzinę, dwie, czy 10, czy 8, prawda. I w końcu te palce zaczęły mi drętwieć. I co ja zrobiłem? Ja wyrzuciłem to biurko, wiecie, pociąłem je na kawałki, takie małe zrobiłem, bo ono w środku troszkę tam miało drego i to zniknęło, wiecie, głupie, ale prawdziwe, wiecie. I wiecie, to mi ta bardziej, bo zawsze prawą masz myszkę, prawda, no to nie ciśniesz tą ręką, gdzieś podnosisz, ale była zazwyczaj oparta, więc to taka sprawa, wiecie. Czy ja teraz to mam, jak tu nie widzicie, więc ja tu też mam taką krawędź, ale ta krawędź już ma taki finisz, jak krawędź tej kostki prawie, wiecie, ona jest okrągła. Ale mimo to w tym roku raz mi też poczułem, że te palce drętwieją. Nawet od tej, wiecie, okrągłej krawędzi. Tu nie widzicie, tu jest taka krawędź, wiecie. Więc chciałbym zwrócić uwagę na takie rzeczy, wiecie, że to tak się może stać. Zupełnie taka rzecz, która, prawda, nie ma nic wspólnego z gitarą i nam tu, prawda, przeszkadza.
Więc to jest tego typu sprawa, prawda? No ja pomijam tu takie sprawy, że wiek nasz też może tu, prawda, wnosić jakieś elementy do tego. A więc to jest z tym drętwieniem. Czy teraz mam, no raz mi się zdarzyło w tym roku, ale myślę, że to wiecie, takie przypomnienie dawnych czasów. Więc jeżeli macie jakieś takie ostre krawędzie, no i siedzicie przy tym, prawda, no to siłą rzeczy ta krew jest, prawda, troszeczkę przystopowana. I słuchajcie, jeżeli już nie macie innego wyjścia, wiecie, nie możecie pociąć swego biurka i powyrzucać, co się wam nie podoba. Tak, wiecie, co to tam, ja pociąłem i już. I więc zwróćcie uwagę, że nie wiem, czy to jeszcze jest. Bo czasami do keyboards, tych, do klawiatury, wiecie, są takie okładki, jakby, wiecie. Zwróćcie uwagę, nie wiem, czy to jest jeszcze, był taki okres, że to widywało się w sklepach, takie poduszeczki czy coś, wiecie. Więc możecie sobie taką poduszeczką tu przykryć, prawda, te ostre krawędzie. To się tak dzieje. Więc tyle spraw, jeśli chodzi o drętwienie naszych pracowników palców. I druga sprawa, to właśnie chodzi o te przeforsowanie ręki. I tak, ja to mam. Dlaczego nikt o tych sprawach nie mówi? Nie wiem, to nie jest żaden wstydliwy temat. Czy ci chłopcy, o, ja jestem cool, gitarowy guru, ja zawsze jestem, prawda, na gitarze świeży i nic mnie nie boli po ostatnim graniu. Bzdura, tak się nie dzieje. Jesteśmy ludźmi, a nie jakimiś tam, prawda, whatever, komputerami. Więc a propos tych rzeczy, takiego, wiecie, już stricto bólu, więc jak znajdziecie na moim kanale lekcję, to się nazywało T-Rex a 20th Century Boy. Słuchajcie, ja o tym nic nie mówiłem nikomu, bo ja się wstydziłem przyznać, ja miałem potworny ból tutaj w kciuku, u tej nasady kciuka tutaj, jak się kciuk wchodzi w rękę. Prawie przez cały rok, wiecie. Dlaczego? Bo przeforsowałem sobie rękę, bo tam jest taki bending na ostatniej strunie E basowej, gra się E-dur. Jak włączycie lekcję, to zobaczycie. I na drugim progu, na maksa trzeba było zjechać. On chyba grał pół progu, wiecie, ściągał. Robił taki bend w dół, a mi się, o co tam, pół ja chcę cały. I to mnie absolutnie zniszczyło ścięgna przez rok, wiecie. Jeszcze teraz na samą myśl o tym, ten ból jakby wraca, prawda, taki psychiczny też, że on chyba boli, ale to jest tylko zakodowane gdzieś głęboko w psychice, prawda. Więc takie sprawy zdarzają się. Słuchajcie, jak tego uniknąć? No ja nie mam, nie powiem, że ja wiem, jak to zrobić. Musimy po prostu troszeczkę uważać, żeby nie przeforsować ręki, wiecie. Ja nie wiem, jak to się objawia u wszystkich, więc u mnie to się dzieje tak, wiecie, że ja tracę prędkość, że widzę, że ta ręka, wiecie, nie tego, nie klei mi się do grypu. Ja nie czuję bólu. Ale wtedy to przychodzi zazwyczaj następnego dnia, prawda? Wiemy o tym, kto gra, to wie, prawda? Przychodzi następnego dnia. O, dlaczego? O, to może od grania na gitarze, to się tak dzieje. Więc trzeba to sobie jakoś, wiecie, wyczuć ten moment, kiedy robić przerwę, kiedy przestać. I ja to jeszcze jestem taki charakter, że wiecie, coś tam gram, odłożę, ale gdzie tam, minuta, półtorej minuty minie, ja znowu biorę, wiecie, ja nie mam tego, okej, bo sobie przeforsuję dłoń. Tak te rzeczy się zdarzają każdemu, więc tu nie ma co prawda, że to jest jakieś takie, że nikomu to się nie dzieje. Tak, jesteśmy ludźmi tylko, więc te rzeczy zdarzają się. Jak mówię, nie mam sposobu, żeby tego uniknąć, bo wiecie, jak ja gram, to ja nie czuję, że mi zaczyna boleć. Mi się robi ciepło w ręku i tracę, wiecie, to zdolności manualne w palcach, wiecie, jak to ja wtedy wiem, że to może być, że jak będę dalej z tym walczył, to jutro rano obudzę się, prawda, ruszę i poczuję, że tu mam ból, wiecie, w ręku. Jeżeli czujecie ból, no to najlepiej już wtedy zostawić, jak coś ćwiczycie, prawda? Mi to się dzieje tak raczej, że palce odmawiają posłuszeństwa, wiecie. Więc to tak wygląda. I słuchajcie, jeszcze o jednej sprawie chcę powiedzieć. Na pewno znacie ten Kansas Dust in the Wind, prawda? Ten finger picking. Okej? Okay?
Więc ja to zacząłem grać, wiecie, i jeszcze chciałem zwrócić na jedno, dlatego nie ma jeszcze lekcji, bo ciągle nie wiem, co z tym zrobić. Bo wiecie, to się dzieje w ten sposób, że to też a propos przeforsowania dłoni. Bo na przykład zaczyna się to grać, idzie coraz lepiej, okej, okay, już gracie fajnie, jesteście zadowoleni, powiedzmy, ale potem ja mam tak, o jeszcze troszeczkę pogram, będzie lepiej. A tu ciągle nie dzieje się ciągle lepiej, tylko zaczynasz spadać w dół. Po następnej pół godzinie już zastanawiasz się, którą strunę uderzyć pierwszą. Wiecie, jest completely taki blackout. I ja to nie wiem, jaki jest tego powód, ale zdarza mi się, zwłaszcza na tym numerze, że kompletnie głupieje i do tej pory jeszcze nie mamy lekcji, bo wiecie, ja chcę zawsze podciągnąć o jeszcze lepiej i zaczyna się ten moment wtórnego alfabetyzmu, gdzie potem bierzesz gitarę, wiecie, i odma, tak, zupełnie, wiecie, takie ciemno w oczach, a więc takie rzeczy też się zdarzają mi, wiecie. A może to wiek właśnie też, ale nie sądzę. I to już może takie nie jest, nie dotyczy, prawda, tych tutaj palców i jakichś tam historii z tym manualnych, to raczej już coś, prawda, jakieś psychiczne sprawy się odzywają. A może to manualne, nie wiem. W każdym razie palce stają się zupełnie głupie. I jak to się dzieje? Następnego dnia biorę, pierwsze tam 5-10 minut, okej, okay, wszystko jest, ślicznie idzie. I potem przełamuję te 20 minut, prawda, grając to i zaczynam znowu głupieć, wiecie, robi się znowu taki wtórny analfabetyzm, ja to sobie nazwałem tę sprawę. Więc o takich rzeczach chciałem tu powiedzieć, wiecie. No ja wiem, że każdy z was ma jakieś problemy, prawda, teraz tam piszecie mi, że typu listo jest takie, wiecie, naprzemienne. Tak, to jest chytre granie, ja nie powiem, że to jest łatwe, my nie jesteśmy, nie mamy tego nawyku wybierania kostką, tik, 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 up, 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 down, down, down i znów bas na górze uderzyć. Tam jeszcze jest taki moment, że prawda, tu C3 mamy basowe, a potem tam kostką musimy grabnąć do struny drugiej i trzeciej, prawda, więc też tam się robią takie, żeby tą kostką przeskoczyć. Więc ja na początku to zacząłem grać palcami, wiecie, to jest lepsza kontrola, ale potem to było za mało takie rockowe, wiecie, z kostki ten atak jest inny, więc takie rzeczy tu się dzieją. No i po tym graniu, prawda, boli mnie tutaj leciutko, to wiecie, więc słuchajcie, no cóż, musimy się z tym liczyć. Ja nie mam jakiegoś medycznego background, żeby wam tu, prawda, doradzać. Po prostu musimy się liczyć, że jeżeli z tym, że widzicie, że jeżeli coś wam się nie klei, prawda, czy jakiś kurcz się pojawia w ręku, no to już najwyższy moment, żeby to odłożyć, a nie robić tak jak ja, że odłożyć na minutę i nie daruję, prawda, więc ja jestem taki charakter. Więc spokojnie, następnego dnia sobie wziąć, słuchajcie, jak następnego dnia będziecie czuli, źle się czuli w ręku, prawda, no to znaczy, że wczoraj sobie za dużo pozwoliliście, prawda. Tak, słuchajcie, to są normalne rzeczy z naszych gitarowych spraw, prawda, nikt o tym nie mówi, nie wiem dlaczego nie mówi. Może inni gitarzyści to roboty, ja czuję się ciągle człowiekiem, prawda, i dlatego mnie coś boli, dlatego mnie boli po graniu na gitarze, czy jakieś tam inne rzeczy, prawda. Ja już pomijam tu, prawda, sprawę tą, że my nie jesteśmy nastolatkami, więc pewnie też, ale generalnie takie miałbym uwagi, wiecie, to najważniejsze to z tym drętwieniem, uważajcie sobie, żeby nie opierać gdzieś, a z tym, no, ból w ręku, mi się wydawało, że ten polis, ja nie forsuję, prawda, że gram tylko na tyle, ile mi, prawda, się wydaje, że tego, żeby nie przeforsować, a jednak pojawił się leciutki ból. Więc takie miałbym uwagi, wiecie. No dziękuję ślicznie za wasz czas, pozdrawiam cieplutko, dziękuję wszystkim ostatnim subscribers. Take care, guys, i starajcie się nie przeforsować swoich pracowników i ścięgien. Thank you, bye bye.